W piątek rozpoczyna się 20. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie. W ciągu 10 festiwalowych dni na tarnowskich scenach widzowie zobaczą 9 spektakli konkursowych. Prezentować je będą teatry z Krakowa, Warszawy, Katowic, Lublina i oczywiście z Tarnowa. Na otwarcie tarnowscy aktorzy wystąpią w komedii kryminalnej Havel Men w reżyserii Ewy Rysowej na podstawie tekstu Mateusza Pakuły. To będzie komedia z elementami kryminału i science fiction, ale przede wszystkim komedia, bazująca na biografii oraz twórczości Wacława Havla, jednego z najwybitniejszych Czechów XX wieku. Pokrótce historia wygląda tak, że dwóch czasoskoczków, zabójców podróżujących w czasie, granych przez Aleksandra Fiałka i Karola Śmiałka, dostaje zlecenie, aby przenieść się w czasie i zabić Wacława Havla. Spektakle konkursowe powalczą o nagrodę Grand Prix Festiwalu i tradycyjną statuetkę tarnowskiej talii. Aktorów oceniać będzie czteroosobowe jury w składzie Barbara Wrzesińska, Kalina Zalewska, Marcin Hycnar i Łukasz Gajdzis. W kolejnych dniach na scenie tarnowskiego teatru wystąpią m.in. Daria Widawska, Dominika Ostałowska, Alan Andersz czy Edward Lindelubaszenko.